Cześć, z tej strony Piotrek z tabletowo.pl. Dzisiaj tak zwany unboxing hybrydy Asus Transformer Book Trio. Opakowanie dosyć standardowe, eleganckie, minimalistycznie zaprojektowane. Asus pod tym względem naprawdę się postarał. Otwieramy opakowanie. Mamy oczywiście urządzenie w futerale, ale zacznijmy od peryferiów. Ethernet, USB, przejściówka, bardzo fajnie. VGA, to jest bodajże DisplayPort, jeśli się nie mylę. I standardowe USB, micro USB. Z boku znajdziemy przejściówkę sieciową. Na szczęście z końcówką, która pozwoli nam europejskie wtyczki obsługiwać. Oraz ładowarka. Od opakowania i akcesoriów na pewno dużo ciekawsze jest samo urządzenie. Od Asusa otrzymujemy neoprenowy pokrowiec. Bardzo sympatycznie, przynajmniej urządzenie nie porysuje się. Po otwarciu wyciągamy piękny aluminiowy kawałek współczesnej mobilnej elektroniki. Naprawdę szczotkowane aluminium na tym urządzeniu robi wrażenie. Asus odrobił lekcję i już od pewnego czasu serwuje nam w swoich topowych liniach takie właśnie materiały. Urządzenie jest dosyć grube, grubsze na pewno od najnowszych ultrabooków. Jest dosyć ciężkie, ale jak najbardziej pozostaje mobilne. O tym więcej w późniejszej recenzji. Na razie zobaczmy, co widać na zewnątrz, czyli porty złącza. W prawym górnym rogu mamy regulację głośności oraz przycisk power. Po lewej stronie urządzenia wyjście słuchawkowe, USB 3.0, diody LED sygnalizujące ładowanie, pracę dysku, podświetlenie klawiatury, jak mniemam. Po prawej stronie mamy HDMI, DisplayPort, pełny port USB 3.0 kolejny oraz złącze ładowania. Otwórzmy urządzenie. Po otwarciu wygląda jak prawdziwy laptop, bo jest laptopem w części. Z klawiaturą znajduje się procesor Intel Core i7 czwartej generacji, Haswell, bardzo energooszczędny, ale i7 wskazuje na to, że również bardzo mocny jak na rozwiązania mobilne. Do tego dysk HDD, ale po odpięciu ekranu mamy do dyspozycji dość lekki, chociaż oczywiście nie jest to iPad Air, ale wciąż w pełni mobilny, używalny tablet z Androidem, z Atomem drugiej generacji, niestety nie trzeciej. Nie jest to Baytrail, bo Android na tym etapie jeszcze nie wspiera tego procesora. Czekamy na 64-bitowego Androida na Baytrail już wkrótce, ale jeszcze nie teraz, nie z tym urządzeniem. Co my tu mamy? Wyjście drugie na słuchawki, żeby można było słuchać muzyki korzystając jedynie z tabletu. Zaślepki dla stacji dokującej, port do doku, micro USB, wejście kart micro SD do rozszerzenia pamięci oraz pamięć wewnętrzna flash dedykowana urządzeniom z Androidem. Czym może być to urządzenie? Może być tabletem z Androidem. Po zadokowaniu, jeszcze nigdy tego nie robiłem, więc wybaczcie mi, jeśli nie zrobię tego zbyt wprawnie.
po zadokowaniu może to być może to być laptop z Androidem. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się sprawować, bo Android jednak jest przystosowany głównie do dotyku, choć oczywiście myszka i klawiatura również są w niej obsługiwane. Oraz oczywiście pełnoprawny PC, komputer, laptop z Windowsem, z mocnym procesorem Windows 8.1. Jestem bardzo ciekawy tego urządzenia. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni uda mi się go mocno przetestować i stworzyć dla Was recenzję. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania lub chcielibyście zapytać, jak niektóre aplikacje, programy sprawdzają się na tym urządzeniu, jeśli macie jakieś pytania odnośnie portów, pamięci, konfiguracji, czy czegokolwiek, co warto poruszyć w recenzji, dodawajcie te pytania w komentarzach, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć wedle możliwości. Dziękuję bardzo i czekajcie na recenzję.